Witajcie, Biblia na każdy dzień. Dzisiaj nadal rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19. Przeczytam fragment od wersetu 31. W związku z tym, że był to dzień przygotowania, aby ciała nie pozostawały przez szabat na krzyżu, dzień tego szabatu był bowiem wielki. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i usunięto ich. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu krzyżowanemu wraz z nim. Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie połamali mu goleni. Za to jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i zaraz wypłynęła krew i woda. Ten zaś, który to widział, poświadczył, a jego świadectwo jest prawdziwe. On też wie, że mówi prawdę, abyście i Wy uwierzyli. To stało się, aby wypełniło się pismo: Kości jego nie będą łamane. I znów w innym miejscu pismo mówi: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Zaczynając jakby od końca, wers 36 i wers 37 to cytat z księgi Zachariasza i z psalmu 34: Kości jego nie będą łamane. I będą patrzeć na, którego, na tego, którego przebili czy przebodli. Opisuje to Jan Apostoł, który stoi pod krzyżem. Po pierwsze, dwa aspekty, które w tym krótkim fragmencie są bardzo ważne. Na krzyżu umierało się z powodu uduszenia. Człowiek podpierał się na nogach na tyle, na ile mógł i nabierał oddech wspinając się jakby do góry. Jeżeli łamano komuś nogi, to nie mógł się podpierać na tych nogach i po prostu się dusił. I widzimy, że to stało się z jednym i z drugim ukrzyżowanym obok Jezusa, ale Jezusa Jezusowi nie łamano już nóg, bo już nie żył. I drugim dowodem na to jest właśnie przebicie boku Pana naszego i wylanie się krwi i wody. I czasami spotykamy ludzi, którzy kwestionują chrześcijaństwo, czasami spotykają ludzi, którzy mówią: Jeżeli podważymy śmierć Chrystusa, to podważymy też jego zmartwychwstanie, a więc udowodnimy, na, udowodnimy przez to, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Nie jest wiele materiałów na ten temat. Wiele osób próbowało, prowadziło, niektórzy nawet takie śledztwa, aby udowodnić, że Jezus Chrystus tak naprawdę nie umarł. Bo mimo, że niektórzy twierdzą, że Jezus Chrystus nie jest postacią historyczną, to nawet historycy ateiści zgadzają się, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną, chodził po świecie wtedy, kiedy opowiadają Ewangelię. Ewangelia Łukasza, choćby jest bardzo precyzyjna, gdzie możemy po początku już jej osadzić te wydarzenia w historii świata. Ale tutaj mamy coś niebywałego. Ten fragment następuje zaraz po tym wersecie 30, gdzie Pan Jezus mówi, wykonało się. O tym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu. W tym krótkim fragmencie w wersetach od 31 do 37 widzimy. Stuprocentowe potwierdzenie, że Jezus Chrystus na krzyżu umarł. To bardzo ważne, ponieważ chrześcijaństwo to religia oparta na intelekcie, na zdrowym rozsądku, na dowodach. Niektórzy próbują przedstawić chrześcijaństwo jako zbiór jakichś baśni. Niestety, duża część chrześcijan także nie bazuje, może nie wie, a czasami nie chce wiedzieć, bo szkoda im czasu na to, aby poznawać swoją wiarę i nie potrafi jej obronić, i ludzie ateiści, czy ludzie niewierzący, czasami, którzy szukają jakichś dowodów, pytają chrześcijan o powody ich wiary, no, nie dostają prostych, rozsądnych odpowiedzi. Tutaj widzimy jednoznacznie dwa dowody na to, że Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu, powinniśmy powiedzieć precyzyjnie, umarł na krzyżu, a potwierdza to naoczny świadek. W wersecie 35 czytamy: Ten zaś, który to widział, poświadczył, a jego świadectwo jest prawdziwe. I mówi to, abyście wy uwierzyli. Możemy mieć wątpliwości, nie my jako chrześcijanie, ale jako ludzie, czy Jezus Chrystus jest tym, za kogo się podawał. Ostatecznym potwierdzeniem tego jest Jego zmartwychwstanie. Żaden inny człowiek, który żył przez kilka tysiącleci ostatnich na Ziemi, nie zmartwychwstał własną mocą, a uczynił to tylko Jezus Chrystus. Zachęcam Cię do. Przemyślenia tego, jeżeli jesteś wierzący, to, to na pewno powoduje, że chwalisz Boga, że uwielbiasz Go za, za tą niezwykłą Jego śmierć. Ale jeżeli jesteś niewierzący, to zachęcam Cię no właśnie do sprawdzenia, czy chrześcijaństwo, jak niektórzy podają, to jest zbiór baśni, czy może jest to autentyczna religia oparta na dowodach. Moim zdaniem jest masę dowodów na to, że to wszystko, co jest opisane w Ewangeliach, jest prawdą. To są dowody historyczne, i jeżeli jesteś chrześcijaninem, zachęcam Cię też, abyś poznawał, abyś poznawała prawdy chrześcijańskie, po to, aby obronić własną wiarę. My mamy głosić Ewangelię, dobrą nowinę ratunku w Chrystusie, ale aby ją głosić, to musimy ją dobrze poznać.